Hejka, tu Daria z My Decoria. Dzisiaj zapraszam na film, w którym zrobimy aż 3 jajka. Wszystkie do siebie pasują, są w podobnym stylu, ale jednak każde inne. Zapraszam na film. Dziewczyny, ostatni tegoroczny projekt przy użyciu jajek, a zrobię ich aż 3. Jajka staropianowe na 11 cm szlifuję papierem ściernym. Wbijam patyczek, aby ułatwić sobie dotarcie do każdego miejsca za jednym razem. Gruntuję białą farbą akrylową. Wybrałam kilka kwiatów i panienek z papieru ryżowego. Najpierw wydarłam bordową piwonię, a następnie naderwałam kilka linii do środka, aby łatwiej przykleić ilustrację do obłego kształtu. Nakładam klej do decoupage. Dociskam delikatnie papier ryżowy. Sprawdzam, czy nie ma zmarszczek i smaruję warstwą kleju. Na odwrocie przyklejam dużą liliową panienkę. Na kolejnym jajku będą białe kwiatki z zielonymi listkami, chyba rozkwitające jabłoni. Akompaniamencie zielonej dziewczynki. Ostatnie jajko to różowe kwiatki z różową małą panienką. Ilustrację przykleiłam w odwrotną stronę niż poprzednie jajka, aby nieco urozmaicić. Do foremki z dekorami wciskam masę lekką. Robię kilka dekorów. Jeżeli masa jest zbyt krucha, dodaję do niej trochę oleju roślinnego i staje się bardziej zwarta. Przyklejam dekory dookoła jajka, tworząc dwie ramki. Jedną dla kwiatka, drugą dla panienki. Wszystko przyklejam na klej błyskawiczny. Na kolejne jajko przykleiłam dekory tak, aby oddzielić dolną część od górnej. Nadmiar masy odcinam szpatułką.
Na ostatnim jajku robię jedną ramkę wokoło jajka. Każde jajko zabezpieczam lakierem. Do jajka z zieloną babeczką domalowuję tło, używając białego i szarego. Dekory maluję na szaro. Na wszystkie ilustracje nakładam step 1 do spękań. Po wyschnięciu nakładam bardzo cieniutko step 2. Pozostawiam na noc i jeśli zachodzi taka potrzeba, delikatnie suszę nagrzewnicą, aby wyszło więcej spękań. Przy pomocy szmatki wcieram wosk w spękania. Szparkę między ilustracjami wraz z dekorami maluję na kolor pasujący do obu stron. Natomiast dół kolejnego jajka na burgund.
Dekory w szarym jajku uwydatniam przy pomocy patyny, a nadmiar ścieram szmatką. Chodzi o to, by najwięcej preparatu zostało w szczelinkach. Spękania zabezpieczam lakierem rozpuszczalnikowym. Wszystkie dekory brudzę patyną. Do jajek dołączam wstążki i kokardki. Postarzam je woskami. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, łapki w górę i zobacz, co nowego dzieje się w sklepiku MyDecoria www.sklep.mydecoria.pl. Pa! Do zobaczenia za tydzień!